Witam, Thales Rosketryki z Ameryki. Dziś miał być odcinek o tym, czy gadżety robione teraz, współcześnie, lepiej się sprawdzają i są lepsze niż rzeczy, które były produkowane jeszcze 5 lat temu dla zawodowców. Czekałem na jeden taki gadżet, który jest naprawdę bardzo jest sprawdzony, dlatego że usiłowaliśmy z moim kolegą wymyśleć coś, co będzie pracowało, jeżeli frezarka nie ma tego kanału, i rzeczywiście ten gadżet pracuje świetnie. Niestety mam do zrobienia mnóstwo drzwiczek, ale na już muszę zrobić 4, dokładnie 4 sztuki, i muszę jechać do mojego kolegi, dlatego że on wczoraj dokładnie na tym samym profilu, który ja mam teraz zrobić, robił właśnie drzwiczki, czyli frezarka jest ustawiona, mam do niego z tego miejsca, w którym stoję, jakieś 7 minut samochodem, także wezmę te 8 poprzeczek, nafrezuję i to będzie szybciej niż ustawiać swoją frezarkę na 4 drzwiczki. A jak będziemy robili więcej drzwiczek i już ustawię wszystko tu u siebie, to wtedy to nagram, dlatego nie będzie ten film nagrany za jednym razem, tylko no kilka razy, no ale jest jak jest i niestety myślałem, że to się uda nagrać za jednym razem. W życiu ma swoje scenariusze i ma gdzieś nasze oczekiwania, także lecę zrobić robotę, a potem może dzisiaj, może jutro będę dalej kręcił. Could you check is fit? Zaraz sprawdzi jak to. Yeah, it's just shadow. It's excellent. I don't know if the zoom is correct, but just a little cleanup. Yeah. Także widać, tu już on ponacinał nawet takie króciutkie, co takie coś, to jest bardzo niebezpiecznie bez wózka naciąć. Tu pokażę wam jeszcze raz, że to się pięknie składa. Wiadomo, że jedno ręko to może trochę nie, to jest cień, jak się dosunie, to nie ma żadnej szpary. Także to jest tak to dopasowane. Nie no, nie można ubliżyć. No, przyszło wreszcie ten szuwak do nacinania. Tu listwy mamy, mnóstwo listew do nacinania drzwiczek, także mam nadzieję, że to przyjdzie przyszło nieuszkodzone. Oczywiście pierdół katalogów. No, wygląda to tak, więc u kolegi widziałem, że to dobrze pracuje, więc kupiłem i sobie, dlatego że to jest bardzo, bardzo wygodna rzecz. I dlaczego, pokażę wam dlaczego to jest, cholera, to w częściach, ależ mnie to wkurwia, że to jest wszystko w częściach. Przecież to jest ten shit, którego nienawidzę. Myślałem, że to jest tak zrobione i zapakowane. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, nie zdążyłem przez ostatnie parę dni nagrać nic, dlatego że byliśmy bardzo zajęci, ale dziś udało mi się wreszcie złożyć ten
ten gadżet. Wygląda to tak. Na nim zrobiliśmy 10 drzwiczek. Pokażę wam, gdzie one są tu poskładane. Więc pokażę wam, jak to wyszło. Wyszło naprawdę perfekcyjnie. Do tego gadżetu jeszcze zrobiłem taki przyrząd. To z odpadu, po prostu deska przykręcona kawałek ramiaka. Tu kawałek jakiejś sklejki i taśma zwykła, cztery warstwy taśmy. Potem pokażę wam, co i do czego to jest i dlaczego to fajnie pracuje razem z tym. Czyli można powiedzieć, że nie dość, znaczy dopiero przyrząd do mnie przyszedł, a już potrafiłem go ulepszyć, żeby, bo pracował dobrze, a teraz pracuje wspaniale. Ale to jak wezmę kamerę w ręki, przejdziemy do frezarki, to pokażę wam co i jak i dlaczego. I natomiast teraz powiem wam, że tak, to prawda jest, że przyrządy dla zawodowców jeszcze 10 lat temu, to jak ktoś je ma teraz, to wszystkie, no nie wszystkie, ale dużo gadżetów jest lepszych hobbyści mają lepszy sprzęt często, wygodniej się na tym pracuje niż zawodowcy, którzy nie update, jak to powiedzieć, nie update'ują, nie to było, nie idą jak gdyby z technologią do przodu i nie wymieniają parku maszynowego, czy sprzętowego, czy narzędziowego. O, także ja mam tu pod stołem przyrząd, który jest do tej frezarki. Na dwa zaciski on jest z teflonem. Natomiast ten jest lżejszy na jeden zacisk i powiem wam szczerze, że pracuje to lepiej. Naprawdę pracuje to lepiej i powiem wam, jak pójdziemy do frezarki, dlaczego. Jak byłem u mojego kolegi, to filmowałem, postaram się załączyć do tego filmu taką tablicę, ma tam ze 200 frezów do frezarek górnowrzecionowych. I on kiedyś był hobbystą i miał wszystko ułożone, pięknie, pod linijkę, no tak jak mają hobbyści, po prostu żeby oko cieszyło. Odkąd stał się zawodowcem dobre parę lat temu, no 5-6 może będzie, no to niestety musiał zrewidować swoje poglądy i to nie może być takie piękne i wymuskane, tylko jest często po prostu bajzel. Bajzel to może nie, po prostu to jest taki artystyczny nieład, ale wie gdzie co ma i po prostu no tak jak umie. To musi wszystko być pod ręką i to musi pracować i na siebie zarabiać. Bo jeżeli to będzie jak studio filmowe, to albo to będzie naprawdę studio filmowe, albo to będzie hobbysta, który zarabia pieniądze czymś innym, a to po prostu cały ten bałagan ma po to tylko, żeby cieszyło to oko. I tak jak mówiłem, on tam ma w tych frezach kilkanaście tysięcy dolarów. Ale jak ja tam jeżdżę tyle lat, to już tam z tej półki nawet jednego pewnie nie wziął przez ostatnie 5 lat, dlatego że no ma maszyny, ma frezy, już nie używa po prostu frezarek górnowrzecionowych, na przykład do nacinania ramiaków, do nacinania czopów, tylko używa frezarki i innych obrabiarek stacjonarnych, dużych. Także jest wiele przyrządów, które są po prostu dla hobbystów robione, a sprawdzają się u zawodowców lepiej, ale to ja powiem wam tak, powtarzam to zawsze, że najważniejszym narzędziem, jakie ma stolarz, to jest wyobraźnia i to, co ma tu. Dlatego, że powtarzałem to wiele razy, jak ktoś ma mnóstwo sprzętu i zero talentu, to nie zrobi nawet w ułamku tak ładnych i dobrych rzeczy, jak pamiętam takiego dziadka, który miał tylko strugarkę
i piłę i strugi ręczne najróżniejszej maści i robił takie rzeczy, że ja przy nim to po prostu jestem dyletant. O, tak mogę powiedzieć. Także no niestety ta wiedza, to rzemiosło w większości już umarło i co mogę, to staram się wam przekazać, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest to, co nie wiem tego, co wiedzieli ludzie 30 lat temu, którzy byli wtedy w moim wieku, którzy już nie żyją. Także wezmę w rękę kamerę, pokażę wam, dlaczego ten przyrząd, ten jest taki fajny. Pokażę wam jeszcze jeden, który powinien już przyjść, bo na telefonie mam, że było delivery, ale nie miałem czasu zobaczyć, czy on naprawdę już przyszedł. Jak przyszedł, to pokażę wam, który też właśnie hobbystyczny przyrząd kupiłem, który też myślę, że będzie u nas pracował dobrze. Tu jest dowód na to, że hobbyści mają lepszy sprzęt niż zawodowcy. Może nie tyle lepszy, co więcej tego sprzętu, więcej gadżetów, których nie potrzebują. Tu jest na przykład taka właśnie u mojego kolegi na stolarni tablica, czy tam szafka, gdzie są frezy. Niektóre frezy są bardzo duże, bardzo drogie. Tak jak ten po lewej, to jest jakieś $300. Tych frezów widać, że po prostu jest od cholery i jest tu ich około 200. Najróżniejsze skosy, wszystkie jakie tylko mogą być. Jaki jest z tym problem? Ja tu jestem dość często i 99% tych frezów nie była użyta przez ostatnie 5 lat. Odkąd stał się zawodowcem, po prostu używa innych narzędzi, maszyn stacjonarnych, a frezy do frezarek górnowrzecionowych, tak jak te u góry, które służyły do nacinania drzwiczek, ramiaków, paneli, nie są w użyciu wcale. Tak samo jak te frezy na 45 stopni, gdzieś one tu były, czy na różne inne stopnie. Po prostu używa się frezów do frezarki, bo jest łatwiej, wygodniej, bezpieczniej. Mam tu założony frez do filongów, dlatego że cięliśmy filongi i muszę wam pokazać, bo ktoś mnie pytał, że filong jak jest skośny, to że jak dopasować do ramiaka. Nie wiem, czy to będzie widać tu. O, mam nadzieję, że będzie widać, że każdy filong, jak się nacina frezem, ma płasko część i potem jest, że to się unosi, dlatego to jest raised panel, czyli panel wznoszący się, podnoszący się. I ta część jest w ramiaku i nie ma inaczej, jeżeli on będzie skośny cały czas do końca, to można robić takie meble rustykalne, a nie na wysokiej jakości, dlatego że, mówię, panel powinien być nacięty właśnie w ten sposób, że ma tu na początku jest właśnie płaska część, która siedzi w ramiaku. Druga ważna sprawa. Z tyłu
ja robię, że tu jest taki łuk, dlatego że nieważne, czy wam potem to w ramiaku siedzi prosto czy krzywo, to nie ma to znaczenia. Po prostu to się nie rzuca na oczy. A jeżeli tu by był kąt prosty i po prostu taki kanałek, że tak wcięcie po prostu no, na kąt prosty, nie na łuk wychodzący łagodnie, to jak ten ramiak wam się przesunąłby, ten panel w ramiaku i ta szpara by była nierówna, to będzie to bardzo, bardzo widać i to po prostu u zawodowców to nie przechodzi, no bo to jest po prostu obciach. Tu jest mój, ten co nacinałem zawsze, ramiaki na dwa przyciski. Na chwilę go zdejmę, dlatego że ten z drzewa tyk, to jest drewno tyk w naturalnym kolorze. Taki ma kolor. Więc jak tu przewjechać. O. Ten jest zrobiony do frezarki górnowrzecionowej, do stolika w zasadzie. I w odcinku, gdzie mówię, czy frezarka dolnowrzecionowa, czy górnowrzecionowa ze stolikiem, to pokazuję, do czego to używam. I tu to jest na mimośrodzie, bardzo fajnie to pracuje. Do czego ja używam tu tego? Jeżeli tnę filongi wąskie, to robię, w książce to pokazywałem, albo robię na szerokość i potem to rozcinam, ale jeżeli jest jakaś taka potrzeba, że muszę zrobić, żeby one były już, że są już wąskie, to wtedy używam właśnie tego. Wkładam tu, przyciskam do tego, tu mam podklejony papier ścierny, żeby on mi to trzymał i wtedy nacinam filongi. Zazwyczaj frezem wpuszczonym w blat. Dlaczego? Dlatego, że jak się coś przesunęłoby, to mogę przejechać jeszcze raz i mi poprawi. Jeżeli frez jest z góry i to się podniesie czy przesunie, to po prostu robi się wcięcie i jest materiał złą. Dlatego ja lubię robić z frezem wpuszczanym. Po prostu jest bezpieczniej, jest dla mnie wygodniej. I właśnie przy pomocy tego wózka od frezarki górnowrzecionowej używam do nacinania filongów. Ten za to wózek robiłem specjalnie do tego, tu nie będę freza zmieniał, no bo wiadomo, że musi być odpowiedni frez do cięcia, do nacinania ramiaków. I to jest bardzo, bardzo dobra rzecz, dlatego że wkłada się po prostu ramiak tu, do tego się dociska. No i jak jest frez założony na głowicy, no to po prostu się jedzie i cała histeria. Natomiast jaki jest tym problem? W którymś odcinku mówiłem właśnie, że ponieważ to jest wpust i nieważne, czy ten wpust, że tu jest kąt prosty między kanałkiem, a to prowadnico tu jest kąt prosty, to jeżeli nie będzie równoległego, czyli alignment, czyli równoległości między prowadnicą a kanałkiem ustawienia, to będzie ta sytuacja, jak mówiłem, dlaczego formatówka nie tnie, pomimo tego, że prowadnica i piła są pod kątem prostym. Dlatego, że jeżeli ta prowadnica będzie w tamtą stronę i to nam będzie, jak tu się dosunie, to teoretycznie jest wszystko ok i nam powinno to uciąć pod kątem prostym. Ale jeżeli będzie tu za blisko, to wtedy te ściski nie utrzymają materiału i jak będzie to przestawione, ja to przesunę, bo załóżmy, jeżeli to będzie w ten sposób, o, to tak, żeby przerysować. I wkładamy, tak żeby przerysować, wam pokazać. Nie, to nie trzeba być artystą, żeby widzieć, że teraz między
równoległości, nie ma między tym a tym, nie ma równoległości. Wkładamy tu profil, przyciskamy i jedziemy. I tak, tu nam dotyka, przechodzi tu dalej. Może mi się uda to wam pokazać. Czyli tak, zacisnę tu, wezmę teraz metrówkę i sprawdzę, jaka jest różnica. Tu jest 8 cali, a tu jest 8 1/4, czyli o 1/4, czyli jakieś 5 mm, to nie jest równolegle. Natomiast tak, wkładamy tu ramiak, on nam tu dolega, zaciskamy, no i jedziemy. I z tej prowadnicy przeszło, tu nam wchodzi, pomimo że to nie jest równolegle i pomimo tego, że tu są dwa ściski, że one bardzo nam mocno trzymają, to jadąc dalej powoduje, że to nam się przesunęło. Czyli tu już widać szparę. Czyli jeżeli nie ma równoległości między kanałkiem a prowadnicą, to przy takim urządzeniu nam nie będą, nawet jeżeli tu będzie ucięty kąt prosty na formatówce, to często jeżeli się natnie czop, to ten czop nie będzie pod kątem prostym i drzwiczki będą przekoszone. I to jest ustawianie tego, tak naprawdę to był zawsze ból w czterech literach. Trzeba było zrobić to bardzo dokładnie, żeby to było niesamowicie dobrze ustawione, zwłaszcza przy dużych frezach, dlatego że po prostu wychodziło to krzywo. Ci, co robią zawodowo, to wiedzą, o czym ja mówię, a ci, co... Część ludzi nawet nie załapała, że to im tak wychodzi, po prostu naciągali wciskami, potem i szpachlowali. A to właśnie była ta przyczyna. Co ma ten gadżet takiego, że czyni go takim wyjątkowym, że tak myślałem i że jest dużo lepszy niż ten start dla zawodowców? Pierwsza rzecz to jest taka, że może być używany we frezarkach, gdzie nie ma kanałku. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że tu jest, to działa jako osłona od razu, a tu nie, czyli trzeba, tu można pracować bez okularów i po prostu to wszystko jest zasłonięte. I najważniejsza rzecz, że tak jak tu przestawiłem, widać, że między tym kanałkiem a tym brzegiem i z drugiej strony różnica jest tyle, gdzieś 6 cm, tyle jest różnicy, bo tu widać jak po prostu po kolorze blatu. I przy takim ustawieniu, jeżeli... O, mam deskę. Więc tak, jak to się robi? Robi się tak, że najważniejsza rzecz. To jest robione na cence i ta linia i ta prowadnica są pod kątem prostym. I nieważne, jak ta deska, ta prowadnica będzie, czy ona będzie tak, czy tak, czy nawet w drugą stronę, to zawsze będzie pracować. Na każdej maszynie, na każdej frezarce, przy każdym ustawieniu prowadnicy. Wystarczy, że prowadnice są w linii, czyli muszą być po prostu w linii prostej. Nie może być, że jedna cofnięta, druga do przodu. Najważniejsza rzecz, jak to się robi. Więc tak, przysunąć trzeba do tego, dlatego że to jest reference point, znaczy to jest punkt odniesienia. Potem wkładamy tu deskę, dosuwamy ją do prowadnicy, dlatego że to jest punkt odniesienia do prowadnicy i deskę do prowadnicy. Zaciskamy i cała histeria. I po prostu trzeba przejechać i po wszystkiemu. I to może być, mówię, jakkolwiek. Ta prowadnica może być w ogóle w drugą stronę, czy może to być robione na frezarce górno-wrzecionowej z wózkiem i to będzie zawsze pracować, bo sprawdziliśmy i pracuje to naprawdę, naprawdę to pięknie. Także jak to jest frez oczywiście do filongów, ja naciąłem, jak nacinałem z tego ramiaka na innym zestawie frezów, to jest to sfilmowane, także postaram się wam to zgrać i mówię, no teraz zawodowcy, jeżeli nie są jak to się mówi,
konserwatywni, czyli albo ortodoksyjni wręcz, że tak po mojemu, po głupiemu, ale po mojemu, tylko że są otwarci na różne nowinki, tak jak ja czytam różne rzeczy, prenumeruję ja ze 4 rodzaje gazet stolarskich i zobaczyłem to kiedyś właśnie i tak była taka potrzeba właśnie z moim kolegą, on chciał przerabiać, żeby frezarkę, żeby tu zrobić te kanały. Ja mówię, spróbujmy tego, może będzie działać. Kupił sobie, okazało się, że działa zaje fajnie. Kupiłem ja lepszy niż te wszystkie inne, które były oryginalnie do tego. Chcę to jeszcze raz z ręki nagrać, żeby z bliska pokazać, więc tak. Ta podstawa jest krótsza, czyli jak nawet tu wiór jakieś się rzucą, ktoś ma niewystarczający dobrze wyciąg, to te wióry tu nie przeszkadzają, dlatego że punkt odniesienia jest wysoko. Jest jakieś 8 cm wyżej niż blat, dlatego że po prostu tu muszą wejść ramiaki. I to się robi tak, że pamiętać, że wkładając to musi być to dosunięte, żeby tu dolegało, przytrzymać ręką, wsunąć potem ramiak i też, żeby tu dolegał i po prostu zamknąć i tyle. No i potem to już po prostu nam to jest właśnie punktem odniesienia. Żeby nie wyrywało z tyłu, pokażę wam, jest jeszcze na to jeden trik. Mówiłem, że pokażę wam, do czego to zrobiłem, do czego to służy. Więc trzeba zacząć od tego, że jak mamy już nacięte deski, to może zdejmę teraz. Jak mamy nacięte deski, to żeby naciąć ramiaki na tym, to wiadomo, że trzeba frez podnieść o tą wartość. Może krótszą wezmę. Więc oczywiście robimy próbę. Nacinamy. Wychodzi nam, że jest perfekcyjnie, że jest pięknie. No i co? Żeby wam nie wyrywało potem przy frezowaniu, to musi być z tyłu blocking. Dobrze, jak on jest zrobiony w taki sposób, że to jest po prostu... To jest... Z drugiej strony to wiadomo, że może być prosty, ale z tej strony, gdzie jest... Chyba przegiąłem. Postaram się wam to pokazać w kamerze dobrze. Nie wiem, kurde, z tym statyw mnie tu wkurza. Więc tak. To jest deska. To jest deska, która już jest nacięta. I widać, że to jest nacięte perfekcyjnie. Żeby tak wyszło perfekcyjnie, to musi być od spodu coś wstawione. I tu jest właśnie ta deska, która wchodzi w ten sposób. O. Ona wchodzi w ten sposób. Tak jest to. O. Czyli to, co jest tu, nacięte jest wzdłuż. To, co jest tu, nacięte jest wzdłuż. Jak to robimy? Więc, jak mamy testowy kawałek, przetestujemy, że to nam wychodzi, załóżmy, na takim ustawieniu, na takiej wysokości, że wychodzi nam to dobrze. Wtedy trzeba takiej grubości, jak jest to, wystrugać deskę i ja zrobiłem w ten sposób, że ta deska ma tu blocking, że zaczepia się i z tej strony się zaczepia. Także nie ma tu luzu. I ona tutaj to wystaje, że wchodzi pod prowadnicę.
muszę to wyprostować, no bo teraz to jest właśnie to, widać, tak jest krzywo i przy takim krzywym ustawieniu na tym też wyjdzie prosto. No ale never mind. Ustawię to na razie prosto. O. Więc tu wchodzi troszeczkę pod tą wchodzi dużo. Jest przykręcone na śruby tu, żeby było ciasno. Podsuwam, biorę deskę tą, z której były te ramiaki. Ważne, żeby tą samą deskę, żeby była ta sama grubość perfekcyjnie. I na tym ustawieniu frezów, które są do czopowania, przejeżdżam po prostu deski kawałek. Jak już przejadę to, tu mam właśnie taki kawałek, przejechałem, zabrałem to, to było w ten sposób, o. Odciąłem na 2,5 cm i to jest ten kawałek właśnie do podkładania, żeby to nie wyrwało. I to mówię, to jest ten kawałek i on tutaj można, o, pasuje do tego perfekcyjnie, także nie ma, że boli. To jeszcze nie było szlifowane, bo to jest kawałek na drugą robotę, jeden został po prostu, bo takie samej szerokości robimy, więc tu widać, że przy moim paluchu, jak to jest, że to jest perfekcyjnie ucięte i właśnie to umożliwia takie perfekcyjne ucięcie, ten z tyłu właśnie blocking, czyli tam, nie wiem, no, pucek, który jak złożymy, nie wiem, czy to z ręki będzie dobrze widać, o, ale to jest idealnie równo wszędzie i po prostu to się zacina. I pierwszy raz jak się tnie, to tego tak nie widać, a potem to po prostu na końcu jest to podcięcie, które jest oparte, jest deska o to oparta i to tak właśnie wygląda. Także na wszystko jest sposób, jak już się go zna. Także to się wkłada tylko z jednej strony, z tej strony, bo nam tu wyrywa. Jak z drugiej strony się bierze, się odwraca, to tu wtedy wkłada się już zwykły kawałek, aby tylko było po prostu na prosto, nie musi być żadnych tam profili, to albo ja używam ten sam, tylko odwrócony, albo tu mam po prostu, żeby tego nie niszczyć, to tutaj wsadzony zwykły kawałek jakiś tam właśnie i w ten sposób to było cięte, że na tym kawałku, a jak w ten sposób, to właśnie było to cięte razem z tym, dlatego tu jest, że to jest tap do góry. To złożone te drzwiczki, one są dopiero sklejone, nie jest to szlifowane, proszę zobaczyć, jaka to jest dokładność. To normalnie się mucha nie siada, że to jest po prostu tak równo, że aż niemożliwe, że to na hobbystycznym przyrządzie da się tak zrobić, a jednak tu jeszcze stoją drzwiczki właśnie z filongiem i tu leżą.
leżą drzwiczki. I to jest właśnie... pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z drugiej strony. To, o czym mówiłem, że filong nacina się, żeby on wszedł w ramiak, to nie robi się kanałku, tylko robi się takie po prostu łuk, dlatego że nawet jak z jednej strony jest więcej, a z drugiej jest mniej, to po prostu nie będzie tego widać. Proszę zobaczyć. To ja wiem, że to nie jest równo, ale tego nie widać, dlatego że to jest tu łuk zrobiony, a nie prosto, nie na prosto. Postaram się to narysować z bliska. Postaram się to szybko narysować, więc tak, w dużym powiększeniu. To jest ramiak. Załóżmy, że tego ramiaka tu ma profil. Tu powinno być w zasadzie urwanie. Wiadomo, że filong tu musi mieć część prostą. Nie może być do końca, zwłaszcza jeżeli jest drewniany. I tu musi mieć prosto i dobrze jest, jak ta część albo wychodzi jeszcze na prosto, albo zaczyna się już tu. Ważna rzecz, nieważny jaki jest wzorek, żeby powierzchnia tu i filongu było po prostu ta powierzchnia i powierzchnia ramiaka i powierzchnia filonga, żeby była w tej samej płaszczyźnie, bo inaczej to po prostu to jest błąd. I tu w zależności często nie można dobrać takiego materiału, żeby nam odtąd pasowało dotąd idealnie, tylko ten materiał jest grubszy, tak jak ten. I wtedy z drugiej strony, zamiast, jeżeli ten materiał jest grubszy, to zamiast robić coś takiego, to wtedy ten kanałek będzie zawsze widoczny, zawsze. Jeżeli będzie coś się przesunie w środku, ten cały panel, to z jednej strony jak będzie mniejsza szerokość, a z drugiej większa, to będzie bardzo źle wyglądało. Jeżeli natomiast zrobimy w ten sposób, że zrobimy tu łuk. Skończyła mi się karta graficzna, jak to Wam rysowałem, dlatego muszę teraz wam dopowiedzieć. Czyli tak, jeżeli filong siedzi i z tyłu jest po prostu jak po nacięciu filongu, profilu, że jeżeli tu musi to być równo. Musi to być równo, tak jak tu mam ten, że to jest idealnie równo. Ta płaszczyzna z filongiem musi być równa. Jak nie, wygląda to źle, może być schowana odrobinę, nie może wystawać. Każdy, kto spojrzy i Wam filong wystaje do przodu, powie Wam, niedzielny stolarz. Także to nie może tak być. Druga sprawa, lepiej zrobić jest właśnie łuk, niż taki kawałek, taki ten, ostre nacięcie, dlatego że wiadomo, że filong musi być luźniejszy, czy to drewniany, czy nawet z MDF-u, to nie można robić na zero. I musi być luźniejszy i nieraz może się po prostu zdarzyć, że na drzwiczkach ten filong odrobinę się przesunie. Z przodu nie będzie tego widać. Z tyłu, jak będziecie mieli tylko szparę 2 czy 3 mm i Wam się przesunie 1,5 mm w jedną stronę, to 1,5 mm tutaj to nie widać. Ale jak macie szparę 3 mm i z jednej macie milimetr, a z drugiej macie 4,5 albo 5, no to już jest katastrofa. Nie może tak być. Także to jest jedna rzecz, bo ludzie mnie nieraz pytają, jak zrobić filongi. Normalnie pierwsza część tutaj musi to być tego filonga, musicie mieć taki nóż albo tak zrobione, że ta pierwsza część musi tu być prosta, że po prostu wchodzi w ramiak. A potem to tutaj wzorki, to jakie tam chcecie sobie. I z tyłu tutaj pokazywałem Wam i na panelach, i na drzwiczkach, to jest na próbę robiliśmy właśnie, jak to wygląda. I tu jest, że jest łuk, a nie jest, że jest to prosto nacięte. Kiedyś próbowałem na prosto.
Często to wychodziło, że było dobrze, ale jak nie wyszło źle, to był powód do wstydu i albo to się trzeba było naprawić, albo po prostu zamknąć oczy i zapomnieć. No, to jest tak, to jest właśnie ta jedna rzecz. Tu w książce takie gumowe kulki, które to trzymają, żeby to się nie przesuwało, można kupić, albo można zrobić. W mojej książce o trykach piszę, jak to zrobić. Nie pamiętam, który to jest rozdział, ale to właśnie tam pisze. Druga sprawa, ten przyrząd jest naprawdę rewelka. Można to samemu zrobić, to nie jest wielka filozofia. Ważne, żeby to po prostu między reference point, czyli znaczy się punktem odniesienia, a prowadnicą był kąt prosty, to wtedy jakby nie była prowadnica zrobiona, nie będzie to miało znaczenia, bo wyjdzie Wam zawsze dobrze. Dlatego, że często jest tak, jak ja mam na przykład, że czop jest dłuższy niż profil i to nieważne, że utniecie na formatówce pod kątem prostym. Jeżeli będzie tu mieli źle nacięte, to całe drzwiczki będą złe. Pokazywałem Wam, jak właśnie ze zwykłej deski, najlepiej jest z takiej deski, z której macie ramiaki, nafrezować sobie listwę tylną, żeby to potem włożyć, żeby to pięknie wychodziło. Ja tu mam takich listew, tu pod spodem mam całe stado, do każdego profilu w zasadzie, które robimy, to jak zrobię taką listwę raz, to potem ją się trzyma razem z ramiakiem, przykleja taśmą, żeby to się nie rozwaliło i po prostu nie muszę tego robić za każdym razem, jeżeli robimy zawsze z tej samej grubości i z takim samym ustawieniem. Ten odcinek był przegadany, miał być o gadżetach, wyszło o nacinaniu ramiaków i filongów, ale no, mam nadzieję, że ta wiedza też Wam się przyda, dlatego, że to nie jest łatwa sprawa, zwłaszcza jeżeli to się robi pierwszy czy drugi raz. Także u mnie zawsze leży tych właśnie wzorów takich jak ten, że jest dobrze ustawione, to rzucamy taki kawałek gdzieś tam za szafkę i potem jak chcemy drugi raz zrobić, to wiem, że przy takiej grubości, przy takim profilu, tu z tyłu musi być po prostu tylko się przystawia, podnosi, frez, ciach, ustawione. Odwróci, podnosi się, ustawione. Pasuje to perfekcyjnie, że nie, że tam jakieś tam luzy, że to lata. Ważna rzecz jeszcze. Postaram się to pokazać na tym. Chociaż mam tutaj kawałek, że pomimo tego, że to pasuje perfekcyjnie, to tak jak pokazywałem, że to jak machniesz, to się nie rozpada. I od czego to zależy, że to jakbyście nie złożyli, że to po prostu nie rozpada się. Od czego to zależy? Od jakości frezów. Im frezy są gorszej jakości, im są tańsze, te czopy wychodzą luźno, to lata. Dlatego jak ktoś robi to zawodowo, warto zainwestować w dobrej jakości frezy, dlatego że raz, że dają to po prostu quality, dają to jakość, że za każdym razem jest dobrze i zawsze jest dobrze. I na każdym materiale. A natomiast jak widzieliście na filmie, kawałek kręciłem mojego kolegi, na wierzch wychodzi idealnie równo. Co z tego, jak czop jest za luźny i potem tego kleju trzeba tam tyle lać, że a klej nie jest wypełniaczem. Także ja mówiłem już mu to, że słuchaj, te frezy, co ty masz, to po prostu tak do kosza lobem je rzuć i kup se nowe. Także ważna sprawa, że jak utniecie właśnie i złożycie to, to musi to, że złożycie, jest idealnie równo, ale to się nie rozpada. Jak się rozpada, gówniane są frezy. Dobra, zapraszam jeszcze raz na mediapartner24.pl, aby nabyć moje książki.
kończę już, bo po prostu jest cholernie późno, a chciałem już skończyć ten odcinek, żeby już do niego drugi raz nie podchodzić, bo nie mam czasu, a czasu mam coraz mniej i wiem o tym. Także chciałem to skończyć. Jak się podobało, dajcie lajka. Oczywiście udostępnijcie proszę, bo ktoś może czeka na to wiedzę. Miłego dnia. Niech moc będzie z Wami.